Jarek, przegrywamy dzisiaj w Zabrzu 0-1. Domyślam się, że na pewno towarzyszą Wam ogromne negatywne emocje po tym spotkaniu, bo wydawało się, że tak naprawdę mamy ten mecz pod kontrolą i po raz kolejny tę bramkę tracimy w dziwny, bardzo spechowy sposób. No tak jak powiedziałeś, drugi mecz z rzędu tak naprawdę, ta pierwsza bramka, dzisiaj jedyna, w poprzednim tygodniu no, od niej się zaczęło, tak, tracimy bramkę samobójczą tak naprawdę i szkoda, tak, bo uważam, że po raz kolejny zagraliśmy dobre spotkanie, no może to trochę śmiesznie brzmi, bo przegrywamy kolejny mecz, tak, ale no co mogę więcej powiedzieć, no jesteśmy zdenerwowani na to wszystko, bo brakuje nam gdzieś niewiele, żeby strzelić bramkę, może otworzyć ten wynik i ta gra byłaby dla nas trochę łatwiejsza, a tak dostajemy bramkę. Moim zdaniem gdzieś tam ta reakcja nie jest zła na to wszystko, ale mówię, no brakuje nam po raz kolejny bramek, tak? Bramek, bo gra nie jest zła. Mówię, no może brakuje gdzieś tam w polu karnym trochę więcej pazerności, żeby tą bramkę strzelić, ale summa summarum wszystko się kończy i zaczyna na bramkach, tak? Punkty za darmo, czy za piękną grę się nie dostaje, a tutaj mówię, no Górnik dzisiaj, można powiedzieć, strzelił tą bramkę jedną i wygrał. Za nami już początek rozgrywek, 4 spotkania. Możemy się już jakieś tam pierwsze wnioski pokusić. Na pewno jak ty byś to jakby pierwsze zetknięcie, pierwsze mecze Rakowa ocenił w Ekstraklasie po tak długiej przerwie? No uważam, że poza tym pierwszym spotkaniem z Koroną, gdzie nie ujmując przeciwnikowi, tak, no zagrał, tak, zagrał, myślę, że całkiem nieźle, no ale w większości myślę, że to nasza gdzieś tam postawa spowodowała, że ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał, no nie da się ukryć, że był słaby, no to pozostałe spotkania z Jagiellonią, tak, wygrana, myślę, że po dobrej grze, a te dwie ostatnie porażki również, no, gra moim zdaniem była dobra, myślę, że już większość z nas otrząsnęła się, tak, z tego takiego szumu początkowego i ochłonęła, więc myślę, że po prostu musimy nabrać tego doświadczenia i jeszcze większej takiej, jakby to nazwać, mówię, no może, mówię, pazerności na punkty, tak, bo mówię, no fajnie gramy, w pierwszej lidze gdzieś tam to przynosiło wymierzone efekty, a tutaj tak naprawdę na razie tego nie mamy poza jednym zwycięstwem. Teraz przed nami 3 mecze, 2 u siebie w Bełchatowie z Lechią i Lechem Poznań, a także mecz wyjazdowy w Warszawie z Legią. 3 mecze z takimi zespołami, no już z absolutnego ligowego topu. Być może paradoksalnie najlepszy moment na przełamanie i następną wygraną. No, słusznie zaznaczyłeś, że nie będą to zespoły słabe, aczkolwiek uważam, że ten moment, jeśli chodzi o przełamanie, jest teraz nie tyle co najlepszy, co po prostu musi nastąpić, tak? Albo chcemy po prostu, żeby to się stało teraz, tak? Bo Jagiellonia też miała być mocnym przeciwnikiem. Oczywiście takim była, bo ogólnie każdy mecz w Ekstraklasie jest ciężki i trzeba sobie na to zwycięstwo zasłużyć. Ale mówię, no my chcemy przede wszystkim grać to, co gramy i w większości skupić się na sobie, a to, czy to będzie Lechia, czy Lech, czy potem Legia na wyjeździe, to dla nas nie ma większego znaczenia. Oczywiście, no, podchodzimy do szacunkiem do przeciwnika, ale to my myślę, że musimy po prostu skupić się na sobie i poprawić te rzeczy, które musimy poprawić, żeby strzelać bramki i wygrywać, bo jeśli mówię, dołożymy do tego naszego dobrego grania w tych spotkaniach bramki, no to myślę, że będziemy wszyscy zadowoleni.